żeby człowiek samego siebie degradował, to trzeba tego Boga no, zabić, trzeba go wyeliminować i z polityki, i z edukacji, i z nauki, żeby również człowiek został wyeliminowany jako osoba. Bo mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym. Jest to bardzo niezwykle szkodliwy nurt, który posługuje się też w swoich działaniach metodami, powiedziałbym, niemoralnymi, nieetycznymi. Jeżeli zwierzętom przyznaje się jak gdyby równe prawa, no to też przyznaje im się braterstwo. Jak się już przyzna te braterstwo, no to też należy przyznać wolność. Więc mamy całą tą triadę rewolucji: wolność, równość, braterstwo. Jeżeli nie Polska, to tutaj należy sobie zadać pytanie, kto będzie te skóry zwierząt futerkowych produkować. Chcieli tym ludziom po prostu zrujnować życie, a w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której inne kraje europejskie mogłyby kosztem Polski dalej hodować. Bo mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym.